Zaledwie przez ostatnie pół roku rynek uległ naprawdę sporym zmianom, bo to, co wcześniej było skuteczne, w dalszych etapach tego cyklu może już się nie sprawdzić. Doskonałym tego przykładem jest wyśmiewany przez niemal cały polski rynek krypto Rafał Zaorski. To właśnie on ogłosił na platformie X zamknięcie swojej pozycji short na Bitcoinie przy cenie $62,600, rozpoczętej przy $70,000 za Bitcoina. Jego decyzja budzi wiele pytań i spekulacji na temat przyszłości rynku kryptowalut. Pytanie, dlaczego Zaorski podjął tę decyzję na poziomie 62 tysięcy, skoro sam prognozował wcześniej spadki na BTC nawet do poziomu 55 tysięcy. Jednak nie wytrzymał i zamknął pozycję. Jednak mimo ogromnych spadków ma on też miejsce odbicia. Chociażby wspominane przez nas Dogeverse, memcoin, o którym mówiliśmy w przedsprzedaży, przeżywa swoje odrodzenie. Po bardzo dobrej premierze wielu oczekiwało dalszych wzrostów, jednak rynek okazał się silniejszy. I nie tylko Dogeverse, ale też cały rynek zalał się krwią. Jednak wczoraj ogłoszono nowe notowanie dla tego memcoina, co sprawiło, że mocno urósł w tydzień dwukrotnie. A jego premiera na MEC-X może sprawić, że będzie unosiła go fala wznosząca. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają nowych tokenów dostępnych przez sprzedaży. A aktualnie bardzo dobrze wygląda token Shiba Shootout, czyli alternatywa dla Shiby. Rzućmy okiem, drodzy Państwo, jeśli lubicie tokena SHIB i chcecie znaleźć kolejną potencjalną Shiba Inu, który wzrośnie do kapitalizacji rynkowej w wysokości niemal $10 miliardów, to może być dobry kierunek, bo jak widzicie, Shiba Inu jest bardzo bearish. A więc, czym jest Shiba Shootout? Link do ich witryny znajdziecie w opisie filmu, a ja już Wam mówię, co to za projekt. Właśnie trafili na główny nurt rynku kryptowalut. I jak widzicie, Shiba Shootout zebrała już niemal $500,000. To ICO z tokenem w cenie niecałych $2, ale cena rośnie z każdym kolejnym etapem, co odlicza nam licznik. Jak widzicie, następny wzrost ceny już za 9 dni. A więc co go wyróżnia? No może fakt, że jeszcze będąc w przedsprzedaży, pojawili się na Binance, Square, CoinDex, TradingView, CryptoNewsZ, The Times of India, nie znam, ale Watcher Guru już znam. Także no, bardzo, bardzo duże media. Będzie funkcja Play to Earn, w której można grać, zwiększać swoje zyski i zdobywać nagrody, oczywiście w krypto. Mówią, przygotuj się na legendę Shiba Showdown, gdzie duch dzikiego zachodu spotyka się z kryptowalutową granicą. A więc to są główne postaci gry, jak sądzę, czyli marszałek Shiba, można też na niego powiedzieć po prostu szeryf. Chociaż nie wiem w sumie, czy marszałek i szeryf to jest to samo, ale tak mi się skojarzyło. No i oczywiście szybcy strzelcy wyborowi Shiba. To trochę przypomina Red Dead Redemption dla mnie. Jednak z Shiba Inu w roli głównej i wszystko będzie miało miejsce w wąwozie Shiby. Wygląda to naprawdę fajnie. A więc 5 powodów, dla których inwestorzy gromadzą tokeny Shiba Shootout. Przede wszystkim oczywiście mania memcoinów. Shiba Shootout stara się wykorzystać atrakcyjność monet memowych, ponieważ często rosną one znacząco, gdy trwa hossa. Każdy, kto choć trochę interesuje się krypto, wie, że takie tokeny jak Shiba Inu czy Dogecoin szybują od 1000 do 5000% podczas hossy. Kolejnym argumentem jest zarządzanie tokenami i funkcja oszczędzania. Co to oznacza? Shiba Shootout ma funkcję Savings Saddlebacks, która pomaga użytkownikom oszczędzać część swoich tokenów w specjalnych portfelach. Za to dostają nagrody i te nagrody są jednym z powodów, dla których wielu inwestorów spieszy się, aby gromadzić tokeny. Oczywiście chodzi o staking. Jak widzicie, szacowane nagrody za staking, oczywiście w skali roku, to zawrotne 2189%. Ta liczba będzie maleć wraz z ilością zastakowanych tokenów i jak widzicie, już na ten moment mają 15 milionów tokenów zastakowanych. Co więcej, mają bardzo dobrze zaplanowaną tokenomikę. Spójrzmy sobie na ich tokenomikę. Przeznaczyli 35% na przedsprzedaż, 20% na nagrody za staking, 10% to fundusze projektu. A co mają na myśli? Utrzymujemy drzwi salonów otwarte, a projekt kwitnie. Okej, pewnie po prostu muszą zapłacić swoim pracownikom. 10% na płynność, 20% na marketing i 5% to jest fundusz Routine Tooting Shooter, czyli to taka specjalna skrytka zawierająca 110 milionów tokenów, stanowiąca 5% i jest przeznaczona na nagrody dla najodważniejszych strzelców wyborowych. Czyli to będą prawdopodobnie nagrody dla najlepszych graczy.
Oferują również program poleceń, w którym będziemy otrzymywać tokeny bonusowe dla zaproszonych inwestorów i dla siebie. Więc im więcej polecisz, tym więcej zyskasz. No, jest oczywiste. Dzięki posiadaniu tokenów będziemy mieli dostęp do decyzji o rozwoju gry, więc tak naprawdę stajemy się akcjonariuszami projektu. Ja to tak przynajmniej rozumiem. No i z tego co piszą, oferują również loterię, w której do wygrania jest nieco innego jak oczywiście tokeny. Co mnie jeszcze zaintrygowało, to tutaj jest taki malutki przycisk z napisem Sign up now i możemy za niego otrzymać darmowe tokeny. Brzmi spoko, ale nie wiem ile tych tokenów jest. O, jak widzicie w trakcie nagrywania tego filmu przekroczyliśmy granicę 500 tysięcy dolarów na tej przedsprzedaży, więc jak widzicie ludzie inwestują. A więc wszystko brzmi naprawdę ekscytująco i możliwe, że ten ekosystem, grafika i gra mogą potencjalnie naprawdę przyciągnąć zainteresowanych ludzi. To jest moneta ERC20, więc jest na głównej sieci Ethereum i właśnie w niej możemy skupować tokeny. Jednak, jak widzicie, mamy też możliwość zakupu tokenów na BNB Smart Chain. Co jest prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem, bo z tego co kojarzę, mają po prostu niższe opłaty. A więc, może udać się zmienić 10 tysięcy dolarów na przykład w 100 tysięcy dolarów? Oczywiście to jest duże, może, ale to się już działo na tych rynkach. Co więcej, są zaudytowani, co oczywiście możemy zobaczyć sobie i przeczytać szczegóły na ich stronie internetowej i dodatkowo mają udostępniają swoją białą księgę, czyli wszystko o tym projekcie. O co im chodzi, po co to robią i tak dalej, i tak dalej. Także warto sobie to przejrzeć. Oczywiście, jak zwykle informuję, że to nie jest porada finansowa, przeprowadź własne badania, a najlepiej po prostu wejdź na ich witrynę, do której znajdziesz link w opisie i sam sprawdź, czy ten projekt jest dla Ciebie interesujący. No i zachęcam do subskrypcji. Po więcej kontentu na temat kryptowalut. Cześć!